Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Często się pytam w komentarzach o gości, których sobie winszujecie w kolejnych odcinkach. Często prosiliście mnie o to, żebym zaprosił panią profesor Ewę Łętowską, więc oto jest u nas po treningu, zadowolona, wesoła. Dziękuję, witam państwa. Z panią profesor pewnie byśmy mogli rozmawiać godzinami, ale przygotowałem taki blok pytań do tej rozmowy dotyczącej no oczywiście prawa, bo pani profesor na ten temat się wypowiada, jest cytowana. Ale nie mogę zacząć od kontekstu no, tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo tak sobie pomyślałem, że no, wszystkie reżimy, ci dyktatorzy są paszeni właśnie, czy pasieni, już nie wiem, jaka jest dobra odmiana tego, no, na takim systematycznym nieposzanowaniu tego, co nazywamy i co jest wielkim komponentem państwa prawa. To jest dosyć prosta, ale to jest dosyć prosta rzecz i na tym można bardzo dobrze wytłumaczyć akurat to, co zawsze jest trudne przy państwie prawa, to znaczy do czego ono jest. Państwo prawa jest konceptem, który się ukształtował mniej więcej tak wyraźniej w XVIII wieku, i którego celem jest nałożenie kagańca polityce. W tym sensie, że władca absolutny, który decyduje o wszystkich sprawach zgodnie ze swoim kaprysem, regulując kwestie odnoszące się do jego poddanych, nakłada sam sobie, dlatego że państwo prawa się kształtowało przecież jako więzy nakładane przez władców absolutnych sobie. Po to, żeby poddani, stając się w tym momencie bardziej obywatelami, byli pewni swojego. To znaczy, żeby kaprys raz chce, nie chcę, mogę, nie, zrobię tak, jak i kaprys na to dyktuje, żeby byli uwolnieni, poddani od tego kaprysu. I prawo ma utworzyć atmosferę przewidywalną dla tego, kto jest adresatem prawa, dawni poddani, obecni obywatele. I oni mogą żądać na podstawie prawa i wymusić na podstawie prawa to, co im się wedle prawa należy. Czyli to jest reakcja na autokratyzm władzy. I teraz, jeżeli wracamy do tego, o czym mówimy w tej chwili. Jeżeli mówimy o tym, że agresja na przykład Rosji na Ukrainę odbyła się z pogwałceniem zasad prawnych, które nakładały określone obowiązki na państwa, no to właśnie to jest rebelia autokratyzmu względem więzów prawa. Jeżeli teraz w czasie konfliktu na Ukrainie mamy do czynienia na przykład z użyciem broni tego typu, jak tam broń kasetonowa czy jakaś inna wobec cywili, no to znowu jest bunt przeciwko państwu prawa. Ale wracając do takich bardziej przyziemnych rzeczy. To jest prawo wojny, ale przecież państwo prawa ma chronić obywateli przed kaprysem władzy. Jeżeli ja w tej chwili czytam, podobno u nas, że chodzi o to, żeby zmienić konstytucję dlatego, że finansowanie obronnych wydatków ma się odbywać w jakiś sposób, który zrywa z pewnymi pryncypiami konstytucyjnymi, no to oczywiście to zrobić można, ale wtedy trzeba do tego zmienić te pryncypia, bo jeżeli tych pryncypiów się nie zmieni, a będzie się coś robiło, to wtedy będzie autokratyzm władzy, znowu dojdzie do głosu. I teraz tak, walka polityki z prawem, której polem jest funkcjonowanie państwa prawa, zawiera pewien element, z którego u nas nie bardzo sobie zdają sprawę i rządzący, i rządzeni. Otóż dotąd, dopóki jeszcze
mamy do czynienia z przestrzenią polityki, wtedy jest miejsce na kompromis polityczny, na dogadywanie się, na przykład rozmawianie na tym, jak ma wyglądać, czy ustawa, czy nawet konstytucja, czy zmiana konstytucji. Tu można robić różne kompromisy, deale, dogadywania, targi i tak dalej. Ale jeżeli już coś zostanie na ścieżce prawnej przesądzone, a to wtedy po to, żeby zmienić ten deal, porozumienie i tak zawrzeć jakiś kompromis, to trzeba teraz we właściwy sposób zmienić te więzy prawne. U nas to przywiązanie bez żadnego trybu, obawiam się, wryło się w mózgi naszych polityków, ale również obywateli. Bo weźmy teraz na przykład taką rzecz. My mamy w tej chwili na Polskę nałożone kary, dlatego że Polska przegrała kilka spraw w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nie wykonuje tych wyroków. No i za to zostały na nas nałożone w lipcu zeszłego roku kary. Znaczące bardzo. Otóż, kary. Czy można te kary zdjąć? Nie bardzo. Dlatego, że cała sprawa zabrnęła za daleko. Póki nie zapadły wyroki w Luksemburgu, a to można było się targować politycznie. I my mamy na przykład w tej chwili taką sytuację. Polska rzeczywiście bardzo ofiarnie w obliczu obecnego konfliktu działa na rzecz uchodźców, przyjmuje na siebie ciężar ich rozprowadzenia, ciężar ich absorpcji, wchłonięcia, nie bacząc na właśnie brak jakiś wysiłkiem ludzi. Powinna oczywiście Polska za to otrzymać, skoro jest przed murzem Unii, jakieś stosowne subsydia, fundusze, remuneracje, to jest zrozumiałe. Ale z tego wcale nie wynika, to i powinna się o to targować. W tej chwili jest miejsce właśnie na kompromis polityczny w tym zakresie. Targi, rozmowy i tak dalej. Ale to z tego nie wynika, że jeżeli już w innych kwestiach zapadła klamka, bo są wyroki przeciwko Polsce, że można, argumentując, że z kolei należy nam się, bo się przyzwoicie w tej chwili zachowujemy, należy nam się, ale nie w tym trybie, żeby zdjąć to, co przeciwko nam orzeczono, bośmy przeskrobali wcześniej. I dlatego tutaj taki morał. Dlatego trzeba bardzo uważać z tymi podpadnięciem pod wyroki na przykład Luksemburga czy Strasburga. Dlatego, że rozstrzygnięcie wyrokiem czy sądu w Luksemburgu czy w Strasburgu powoduje znaczne usztywnienie możliwości politycznego kompromisu. Jeżeli dojdzie już do tych wyroków, miejsca na polityczny kompromis nie ma. Te wyroki są, nikt tego z nas nie zdejmie. Owszem, w ramach targów na przykład o pieniądze w zamian za uchodźców, my możemy mówić, no, utargować coś, ale utargować, że będziemy wyjęci spod działania wyroków, które przeciwko nam zapadły, nie. Dlaczego? Dlatego, że Unia jest wspólnotą prawa i tam z takim kamieniem węgielnym, fundamentem jest to, że prawo tworzy właśnie to, co powiedziałam na wstępie, kaganiec dla polityki. I jeżeli by Unia zgodziła się na to, co nasi politycy podpowiadają, nagle wolą, nie wiem jakiego organu Unii, bo to trudno sobie nawet wyobrazić, Polska nie płaci za przekroczenie, naruszenie tego, co przeciwko Polsce orzeczono w wyrokach Strasburga, w wyrokach Luksemburga. Otóż w takim wypadku Unia zaprzecza temu, na czym jest zbudowana. Kompromisom, rządom prawa, demokratycznemu traktowaniu wszystkich państw jednakowo w tym zakresie. No to jest taki trochę przydługi ten mój wywód, ale mniej więcej. Ale on jest jak najbardziej na czasie, bo czytamy ostatnio o tym, że no jak to my tutaj tak pomagamy, prawda, a pieniądze na OKRS, bo mówimy o tych historiach, są cały czas przyblokowane. Ale i pieniądze, proszę zwrócić uwagę, w jakiej my jesteśmy sytuacji. My jesteśmy w sytuacji takiej, powinniśmy płacić kary za niewykonanie wyroków w Luksemburgu. Grozi nam wdrożenie działań
pieniądze za praworządność. Mechanizm. Tak. I mamy my z kolei takie polityczne żądanie. Przecież tworzymy przedmurze granicę wschodnią Unii. I teraz tak, nasza sytuacja w każdym z tych korpusów jest inna. To powiedziałam, to co nam orzeczono przeciwko nam w wyrokach, koniec. To jest załatwione. Inna historia. Nie ma trybu, żeby to zdjąć. Nie ma. Drugie, mamy kwestia uruchomienia pieniądze za praworządność. To jest jeszcze ten mechanizm, już niby istnieje, nawet powiedziano, jak to ma to być, ale nie był jeszcze uruchomiony. Znów, przecież ten mechanizm ma zapobiegać marnotrawstwu pieniędzy unijnych. Chodzi o to, że te fundusze mają być wydawane tak, jak jest zaplanowane, że mają być wydawane. Gdzie tu jest problem? No chodzi o to, żeby tych funduszy, krótko mówiąc, nie rozkraść albo nie zmarnotrawić. Jeżeli wobec tego będą nam przyznane jakieś fundusze, musimy to nie może być tak, że się wezwie wtedy do ofiarności ludzi czy NGOsy, a pieniądze unijne przeznaczy na zupełnie co innego. Wtedy na pewno się uruchomi ten mechanizm pieniądze za praworządność. To na pewno. Natomiast tu musimy po prostu tych procedur przestrzegać, jeżeli będą. I wreszcie ten trzeci korpus. Jesteśmy na etapie politycznego targowania się o to, żeby nas w jakiś sposób zrównoważyć ciężar, który my ponosimy w tej chwili, żeby ten ciężar został zrównoważony. I on najprawdopodobniej jakoś zrównoważony będzie. Tu jest pole do politycznego kompromisu. Ale to są inne środki, inna historia. Ale to jest inne, krótko mówiąc, z innych szufladek. Są różne szufladki i nie ma czegoś takiego, jak przekładanie z jednej szufladki do drugiej, dlatego, że my się przyzwoicie zachowujemy na przykład w jakiejś sferze. No, Unia pokazała, że potrafi być konsekwentna. Mam na myśli problem Turcji. Tam również próbował prezydent właśnie pokazywać ten argument. My tutaj zabezpieczamy was przed napływem uchodźców. Ale to, o czym pani profesor mówi, to jest taka tradycja, w cudzysłowie, naszego takiego warcholstwa, że my chyba nie rozumiemy, że w tej Unii mamy też pewne obowiązki. Ale to jest, przepraszam bardzo, jak w sporcie. Jeżeli są reguły, że się że dopiero wtedy się uznaje bramkę, jeżeli jest we właściwy sposób nie ze spalonego strzelona, to naprawdę nie można tej piłki wziąć pod pachę, lecieć przez pole karne i ją włożyć do siatki, dlatego że to po prostu nie będzie gol. Owszem, no, jest piłka w siatce, o co chodzi? No o to chodzi, że nie tak wtoczona do tej siatki. I znów, jeżeli żeśmy się umówili na mecze piłki nożnej, to umówiliśmy się na mecze piłki nożnej, a nie na rugby. W związku z tym nie można robić sobie, że z tego weźmiemy kawałek, z tego weźmiemy kawałek i jeszcze innej procedury kawałek. I nasze warcholstwo, o którym pan mówi, ono moim zdaniem najbardziej dobitnie się wyraża w tym, że my nie chcemy honorować zasad, które nas wiążą z samego faktu, żeśmy się do czegoś zobowiązali. Że nam się należy tylko. To jest znowu takie, przepraszam bardzo, musi to na Rusi, a w Polsce to jak kto chce. Zgadza się. Czy wiem, że nie lubi pani profesor takich pytań, bardziej praktyczne pewnie, natomiast ja się zastanawiam, bo takie pytanie trzeba postawić. Na ile to, co się dzieje na Ukrainie, co się działo przez wiele lat w Rosji, że świat zachodni autoryzował Putina, tak? Ale myślę tutaj o tym... Autoryzował, handlował z nim, robił interesy, miał, okazuje się, niesłuszne nadzieje, że to w jakiś sposób pohamuje imperialne zakusy. Takie naiwne myślenie, że jak wpuścimy go na salony, to może on się stanie trochę podobny do nas. No, zwracam uwagę, że podobne złudzenie towarzyszyło wejściu Polski do różnych klubów dżentelmenów. No, tak, tak. I o tym chciałem porozmawiać. Czy to nas czegoś nauczy? No bo przecież... W zasadzie chyba nie ma jakiejś podobnej sytuacji na świecie i nie było, jeśli chodzi o ze złamaniem prawa międzynarodowego, napaść, wojnę napastniczą. Przede wszystkim nie było chyba do tej pory tak zjednoczonego frontu przeciw agresorowi. Bo nawet przychodzące mi
historyczne analogie, one były na mniejszą skalę i dotyczyły jednak węższego zakresu. No oczywiście to są w ogóle nieporównywalne rzeczy, ale naprawdę jest imponujący, ale jednocześnie jest w tym zarzewie klęski. Bo proszę zwrócić uwagę, ten jednolity front gospodarczy przede wszystkim, gospodarczych sankcji, przecież to nie jest tak, że to jest bezszkodowe dla tych, którzy zrywają kontakty. To jest przecież cały czas gra w tej chwili. Rosja pozostaje ogromnym eksporterem gazu i paliw ropy naftowej. I co więcej, akurat ten gaz jest bardzo potrzebny, no już nawet zostawmy, Europie. W związku z tym, przecież niektóre kraje mają, jak gdzieś czytałam, bodajże około 100% pokrycia swojego zapotrzebowania są rosyjskim gazem. Oczywiście, że to można stopniowo, ale to są niesłychanie wolne inwestycje, zmiany i tak dalej. Olbrzymie środki. I w związku z tym, jest o tyle zarzewie klęski, że ja bym była bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o nadzieję na to, że, to znaczy ja bardzo współczuję naszym pobratymcom na Ukrainie, bo ich rola jest niesłychanie i delikatna, i w pewnym sensie wykazuje podobieństwo historyczne do nas, do Polaków. Bycie przedmurzem czegokolwiek między dwiema ogromnymi potęgami albo bycie na pierwszym froncie jest niesłychanie niewygodne. A jeżeli jeszcze tak się składa, że istnieją interesy, które przemawiają za tym, żeby za długo konfliktu zbrojnego nie ciągnąć nie w imię humanitaryzmu, no bo to jest straszne, co się dzieje z ludnością przecież cywilną, tak, i w ogóle z infrastrukturą ukraińską. Ale to, gdybyż to jeszcze te względy były. Ale to są, przepraszam bardzo, względy gospodarcze. To jest wojna o ropę też. Wojna o gaz, ropę, o rynki zbytu. Oczywiście. To jest wojna o to, no kto się, po prostu o biznes. O niskie stopy procentowe, tak, za jakiś czas. W związku z tym, to trzeba sobie zdawać sprawę, Ukraina jest maleńka. Ona rzeczywiście bije się za wspólną sprawę, ale przecież chociażby porównania wielkości raczej trudno przypuszczać, że jakby tu powiedzieć, ten konflikt zbrojny będzie trwał w nieskończoność. On się musi jakoś skończyć i musi się skończyć jakimś porozumieniem. Oby to porozumienie było po pierwsze najkorzystniejsze dla tych, którzy mają moralne racje, ale żeby ono również było najkorzystniejsze i dla tych, tak jak my. Przecież my się chowamy trochę za te plecy Ukrainy, prawda? No tak, no, z całą pewnością o tym się jeszcze teraz nie mówi. Nie mówi się. I ja nie jestem specjalistą od tego, nie, więc jasne, ja w to ale, nie wchodzę. Ale tylko ja powiadam, ja przestrzegam przed takim naiwnym entuzjazmem, bo w tej chwili jesteśmy w takiej fali wzbierającego entuzjazmu, kompasji wobec uchodźców, emocji współczucia takich, i tak dalej. Tak. Ale to na dłuższą metę się przecież po prostu nie utrzyma. No tak, będziemy za chwilę to widzieli, bo dostaliśmy już duże rachunki za gaz. Za chwilę będzie pokłosie benzyny i tego, że kredyty idą w górę. I oczywiście mnóstwo rzeczy zmienia się rynek. W związku z tym ja bym powiedziała w ten sposób. Wtedy, jeżeli Ukraińcy mówią, że ich postawa i to, co się dzieje u nich, rzeczywiście w jakiś sposób chroni tą resztę, która się znajduje na zachód od Ukrainy. To jest prawda. Tak, z całą pewnością. Ale też mam takie wrażenie, że pandemia, wojna jest takim dobrym czasem też dla dyktatorów. Pani profesor o tym już pisała. Zresztą wielu analityków. Ale proszę pana, to nie jest żadna nowość. Nie. To jest po prostu jest kilka prawidłowości propagandowych. Jeżeli są ciężkie czasy, obojętne, czy z tego powodu, że jest zaraza, czy z tego powodu, że jest wspólny wróg, czy z tego powodu, że jest wojna, to jest takie skupienie się wokół flagi. Wszystkie ręce na pokład,
nie kłócimy się, bo są rzeczy ważniejsze, nie teraz będziemy sobie dyskutowali o innych sprawach. Przecież jaki to jest wygodny argument dla, powiedzmy, dyktatora, który łamie prawo, w autokratyczny sposób usiłuje przeprowadzić swoją wolę. Jakiś to jest świetny argument na przykład dla Putina. No przecież my to widzimy w Rosji, to co się dzieje. Skupiają się wokół flagi. My powiadamy, są ogłupieni przez propagandę. Ale znów, propaganda i to wszystko, co przekazują media, to w tej chwili współcześnie jest jednym wielkim frontem wojny. Chyba bodajże po pierwszy raz w latach 90., kiedy była wojna w Jugosławii, w tak bardzo świadomy sposób wykorzystywano propagandę, co się pokazuje, czego się nie pokazuje, jak się gra, jakimi obrazami. To nie było, tam nie ma niczego nowego w tym, ale to wtedy zastosowano w masowy sposób. W tej chwili my też jesteśmy świadkami tego zjawiska. I przecież zarówno COVID jest cudownym parawanem dla różnego rodzaju nieprawidłowości. I to, proszę zwrócić uwagę, nieprawidłowości, które wynikają z, no powiedzmy, z niezgulstwa i nieumiejętności zorganizowania się władzy centralnej. No przecież te kołomyjki, które żeśmy mieli przy COVID-zie, tu zamykają lasy, tu otwierają lasy, na cmentarz się idzie, na cmentarz się nie idzie, ale wszystko miało swoją, jakby tu powiedzieć, to wszystko szło pod płaszczykiem walczymy alibi, z epidemią. Alibi takie. Alibi. Tak. Przecież tak samo działa wojna z Ukrainą. I teraz... I znów, ja nawet rozumiem, przecież jeżeli weźmiemy na przykład tę bańkę wstańka z tym abolicyjnym przepisem, który pojawiał się przy okazji ustawy covidowej, chodziło o to, w tej chwili też usiłowano to wprowadzić do tej ustawy dotyczącej sytuacji nadzwyczajnej w związku ze sprawą ukraińską, przy czym tam chodziło o to, żeby osoby, które podejmują decyzje i te decyzje naruszają prawo, żeby były niejako z góry amnestionowane, no bo przecież mamy stan wyższej konieczności. Tak. Ale przecież każdy, absolutnie każde rozwiązanie prawne ma swój awers i rewers, swoją pozytywną i negatywną stronę. Pozytywna strona takiego rozwiązania jest taka, no rzeczywiście, no trzeba szybko podejmować decyzję, być może przy tej decyzji coś się wydarzy. Na to prawo ma odpowiedź. Działanie w stanie wyższej konieczności. Kontratypy. Tyle, że to wtedy czy jest sąd, no sąd musi to rozważyć, zrobić. Ale takie wprowadzenie takiej abolicji, takiej, czy takiej amnestii z góry, alimine z góry ma swoją czarną stronę. Przecież znów, jak świat światem wiemy, że literatura nas tego uczy. Paragraf 21. Największe biznesy się robi. Dostawy w stanach wyższej konieczności. Scentralizowane zakupy z uwagi na zarazę COVID, dostawy dla wojska, są jednocześnie matecznikiem najrozmaitszych szpiegli, geszeftów, za które władza jako taka, ta na górze, ona wcale tego nie chce. Ona wcale się nie podpisuje pod tymi geszeftami. Ale wprowadzenie takiej abolicji alimine powoduje, że te wszystkie interesiki pod to się podczepiają. Czyli wprowadzenie takiej abolicji alimine oznacza zgodę na to, taką carte blanche na to, że się wydarzą się najrozmaitsze wydarzenia, za które nie będzie się ścigało prawnie. I teraz proszę zważyć, jeżeli my mamy, jeżeli chodzi o środki unijne, mechanizm pieniądze za praworządność, to ten mechanizm właśnie jest skierowany na to, żeby te różne szwindle, szwindelki, małe interesiki nie podczepiały się pod rozwiązywanie problemów, w których zaangażowane są fundusze unijne. No i teraz sobie wyobraźmy to wszystko. No, to właśnie o to chodzi. I teraz jeżeli wobec tego władza polityczna mówi,
Godzę się na to, że przy okazji stanu wyższej konieczności, jakim jest wojna, będą również kręcone lody przez pociotków i rozmaite osoby nieuczciwe, to wtedy powstaje pytanie, no to dobrze, no to się godzisz na to, że stwarzasz warunki do tego, żeby powstały przesłanki do stosowania mechanizmu pieniądze za praworządność, albo rybka, albo akwarium. Nie ma innego wyjścia. I ten mechanizm, zresztą to jest istota sporu, który u nas istnieje od dawna. Władza polityczna powiada, Zachód nas nie rozumie. Owszem, to prawda, nie rozumie. Takiego rozumowania, o które w tej chwili przeprowadziłem, nie rozumie. I vice versa, oni nie rozumieją, że danie carte blanche na abolicję nie tylko uchroni przyzwoitych funkcjonariuszy, którzy może nie umieli inaczej, nie ma po ich stronie winy, ale co to oznacza? Że nie mają wiary politycy w to, że jeżeli sprawa trafi do sądu, że ten sąd w uczciwy sposób zastosuje przepisy o stanie wyższej konieczności. I my teraz wracamy do kolejnego piętra naszego problemu z praworządnością, jakim jest nieufność wobec sądów. Dlatego wedle mnie polskie sądy, zresztą ja bym powiedziała, nie mnie proszę mówić, że polskie sądy wymagają reform. Oczywiście, że wymagają. Nie mnie proszę mówić, że polskie sądy mają problemy ze stosowaniem prawa europejskiego. Jeszcze jakie mają problemy przy chociażby kredytach, czy prawie konsumenckim. Nie mnie mówić o tym, że za wolno działają. To wszystko prawda. Tylko problem polega na tym, czy odrzucenie wobec tego kolejnego fundamentu państwa prawa, podziału władz, które powoduje, że poszczególne władze nawzajem patrzą sobie na ręce, jest czymś mądrym, a patrzmy, co się u nas dzieje. U nas się dzieje parlament. Parlament, pierwsza władza, powinien mieć pieczę nad chociażby budżetem. Jeżeli się robi to, co robi się u nas, już podobno 40%, ale może nawet już w tej chwili więcej, środków finansowych idzie nie przez budżet, tylko przez poszczególne fundusze. To jest ta kreatywna księgowość. Tak. Nie tylko. To ucieka spod tych wszystkich gwarancyjnych rozwiązań, które są zawarte w prawie budżetowym, które służą kontrolowaniu tej sytuacji. I my wtedy mamy na przykład Fundusz Sprawiedliwości, który powinien był służyć wspomaganiu ludzi, którzy weszli na drogę przestępstwa, ofiar wspomaganiu. Tak. I zamiast tego okazuje się, że służył, jakby to powiedzieć, wynagrodzaniu sojuszników politycznych partii, z której pochodzi minister sprawiedliwości. Co zostało wytknięte notabene w kontroli NIK-owskiej. No to proszę zauważyć, odrzucenie podziału władz, odrzucenie, wyprowadzenie z kontroli pierwszej władzy, parlamentu, pewnych funduszy i oddanie to w gestie działającej egzekutywy, no powoduje załamanie. Mamy na drugim odcinku mamy załamanie. Przecież trzecia władza z kolei, judykatywa, sądy. Sądy powinny służyć właśnie kontrolowaniu między innymi tego, żeby funkcjonariusze państwowi działali zgodnie z prawem. My chcemy zafundować abolicję, dlatego że nie wierzymy wobec tego sędziom. Dalej, jeżeli teraz znów z sądami. Sądy przecież, ludziom się wydaje, że prawo się składa tylko z tego, co wyraźnie napisano w ustawie. Ale prawo się składa nie tylko z tego, co prawo zadeklarowało. Bo można mieć piękną deklarację. Tyle tylko, że później standard stosowania, no chociażby to, co przed chwilą powiedziałam, budżet. Budżet powinien być kontrolowany przez parlament, a w rzeczywistości wszystko dużo idzie... No nie ma kontroli. Nie ma kontroli, bo idzie kanałem funduszowym, czyli przez egzekutywę. No to przecież jeżeli wobec tego jest to, co zadeklarowane, nie odpowiada temu, co jest w rzeczywistości, to jest... Prawo składa się z tego, co napisano, zadeklarowano w prawie i ze standardu zachowania.
I teraz, jeżeli my, ktoś nam mówi, macie niedobry standard, dlatego że na przykład jest tam za dużo, ja nie wiem, macie, szafujecie wolnością ludzką, bo szafujecie aresztami tymczasowymi. Mówię, ależ jest napisane, że tylko wtedy areszt tymczasowy, kiedy tak powinno być. Tylko że z tego, że napisano, że tak wtedy, kiedy powinno być, nie znaczy, że w rzeczywistości tak, tak właśnie jest. No. Ale proszę teraz zwrócić uwagę, że to samo dotyczy teraz zachowania sędziów. My mówimy, sędzia jest niezawisły, zadeklarowany. Pewnie. Tylko że jeżeli tą niezawisłość sędziowską jednocześnie w praktyce, w standardzie ukształtujemy w taki sposób, że jeżeli sędzia określi, dajmy na to, no nie wiem, wynagrodzenie dla biegłego, a tutaj mu na karku stoi prokurator i powiada, oj, coś tam jest na coś rzeczy. Tam jest nie tak, my Efekt mrożący. Efekt mrożący. I teraz efekt mrożący nie na tym polega, że zastosuje się w stosunku do sędziego sankcje. Efekt mrożący polega na tym, że jeżeli sędzia ma z tyłu głowy, że jeżeli postawi pytanie prejudycjalne, jeżeli będzie miał za dużo uchyleń tam powiedzmy tych aresztów tymczasowych, albo będzie miał orzeczenia, które idą, na przykład, no nawet sędzia, który ma za dużo z punktu widzenia władzy politycznej, na przykład uniewinnień z powodu wykroczeń odnoszących się na przykład demonstracji, protestów, czy coś takiego. I to nie ukaże się tego sędziego, tylko mu się zrobi postępowanie wyjaśniające. Na to pozwala ustawa tak zwana kagańcowa z 2019 roku. Jego się nie ukaże, tylko on sobie tak pojeździ po prostu po Polsce, pozeznaje. Wyda na adwokata czasem. Wyda na adwokata, będzie miał zmartwienia. To wtedy, kiedy on by wedle tego, jak uważa, że powinien się zachować, w określony sposób i powie sobie tak, oj, na co ja się tak mam szarpać? Lepiej orzeknę tak, żeby się mnie nie czepiali. To jest działanie efektu mrożącego. Ale to pokazuje pewną fasadowość, no bo z jednej strony ta myśl Montesquieu'a, bo o niej tutaj mówimy, prawda? Ta wielka tradycja właśnie związana z tym dzieleniem się władzą, wzajemnym kontrolowaniem, to co pani profesor wyłożyła tutaj, no jest zapisane, tak, przez ustrojodawcę, a z drugiej strony praktyki nie ma żadnej. Bo nas źle, to znaczy to jest trochę, trzeba się uderzyć w swoją pierś. Ja przyznam, że ja ciągle tym się, znaczy kolegów męczę moimi poglądami, że kiedy ja ciągle piszę, przestańcie pisać w podręcznikach tylko tak, jak ma być wedle prawa. Napiszcie jeszcze, że typowo w danej sytuacji zdarza się, że jest inaczej. Dlatego, że w przeciwnym razie absolwent prawa wychodzi z tych studiów w przekonaniu, że skoro w prawie coś zapisano, to tak jest. A tak wcale nie jest. Bo trzeba jeszcze stworzyć odpowiednie gwarancje do tego, żeby to, co w prawie jest zapisane, zadeklarowane, stało się rzeczywistością. Bo prawo, to zapisane, to jest tylko obietnica i szansa. Ale nie jest żadne samo przejście, żadna gwarancja, że będzie inaczej. Bo tak to by wystarczyło w Konstytucji napisać, że powinniśmy być piękni, zdrowi, bogaci i ogólnie rzecz biorąc szczęśliwi. No stąd wymyślono te wszystkie właśnie unormowania sankcjonujące, które są nieodzowne do nie tego. Nie tylko, jeszcze gwarancyjne. Na przykład, jeżeli w tej chwili mówiliśmy, poruszyliśmy problem ustawy kagańcowej i w ogóle odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Przecież nam właśnie zwrócono uwagę w Luksemburgu. Dlatego my, na nas wiszą te kary, które płacimy bardzo wysokie, dzienne. Milion euro zdaje się. Tak, chyba jest. Milion euro. I one dotyczą właśnie już potępionych przez wyroki w Luksemburgu takich okoliczności jak istnienie niewłaściwie skonstruowanej i niewłaściwie funkcjonującej Izby Dyscyplinarnej. Dalej efektów, które funkcjonowanie tej Izby przyniosło, to znaczy istnienia sędziów, którzy zostali ukarani albo którzy tkwią w tej chwili w tej machinie przerobu tego. Są wpuszczeni w procedurę tą wyjaśniającą lub dyscyplinarną. I wreszcie trzeci element tego zabezpieczającego postanowienia, za którego niedochowanie płacimy karę,
Mianowicie problem samej struktury postępowania dyscyplinarnego, bo ten system, który, o którym mówiłam, że kreuje ten efekt mrożący i dozwala prokuratorowi mieć przemożny wpływ na postępowanie, nawet takie, że on wola sądu, który chce w określony sposób kształtować i prowadzić postępowanie, okazuje się w zderzeniu z wolą prokuratora słabsza, inaczej ukształtowana pozycja. I istnieje odpowiedzialność dyscyplinarna za delikt orzeczniczy. To, co sędzia zrobił, działając jako sędzia niezawisły. Otóż to jest problem. I to zostało nam wytknięte. Więc nasz spór o praworządność nie jest sporem, że się ktoś na nas uwziął. Nie jest sporem o to, że my się komuś nie podobamy, tylko jest sporem o to, że my nie rozumiemy, jaki sens ma mechanizm podziału władz. Niezawisłości sędziowskiej. Tak. I że nie wystarczy tylko zapisać, ale trzeba jeszcze stworzyć system gwarancji i nie stwarzać systemu przeciwgwarancji, co nam się akurat wydarzyło. Słyszałem ostatnio, że jest sędzia, który zakwestionował uchylenie immunitetu jednemu prokuratorowi przez Izbę Dyscyplinarną, stwierdząc, że jest brak skargi uprawnionego oskarżyciela, skoro osoba nieuprawniona to kontrolowała, więc sędziowie mimo wszystko zachowują się jak trzeba, tak? Kiedy problem u nas polega, bo czasami ja się spotykam z pytaniem, to czym my jesteśmy? Państwem bezprawia? Nie. My jesteśmy źle funkcjonującym, zepsutym państwem prawa. Bo my mamy tak, państwo prawa stosunkowo przyzwoicie ukształtowane na poziomie konstytucyjnym. Mamy kiepsko już w tej chwili zepsute państwo prawa, dlatego że wiele przepisów ustaw zwykłych omija, łamie, nagina za pryncypia konstytucyjne, a jednocześnie nie działa prawidłowo Trybunał Konstytucyjny. Więc nie ma kontroli. Dalej, kontrola sądów powszechnych jest cały czas kształtowana przez te efekty mrożące, żeby była nieskuteczna. Czyli my mamy sytuację, w której my mamy rozregulowany mechanizm i my mamy, nam się państwo prawa zdarza, dlatego że my nie jesteśmy państwem, w którym panuje bezprawie, nie działa aparat władzy. On czasami działa tak, a czasami działa inaczej. Po pierwsze, ja pamiętam, że jak w Polsce Ludowej, przecież byłam dojrzałym prawnikiem, kiedy była Polska Ludowa, kiedy ja pamiętam, wybuchła taka ożywiona dyskusja środowiskowa, kiedy ktoś powiedział, że nie jest to dobre państwo praworządne, bo wtedy się nie mówiło państwo praworządne, w którym gwarancją praworządności jest osobista uczciwość decydenta i sędziego. No bo pewnie, że nie, bo to powinno wynikać z przepisów i ja powinnam wiedzieć, że jeżeli jestem w takiej samej sytuacji, jest obywatel A jak obywatel B, to powinny być mniej więcej wdrożone podobne przewidywalność tych samych postępowań. A jeżeli są równi i równiejsi, jeżeli dajmy na to w stosunku do powiedzmy niektórych spraw czy niektórych wykroczeń się prowadzi bardzo szczegółowe i bardzo daleko posunięte, głęboko wchodzące postępowania, a niektóre to się tak patrzy przez palce i nic się z tym nie robi. Z nimi nie robi. To samo, sprawy dotyczące chociażby niegospodarności. Jedne w jakiś zadziwiający sposób lekką stopą się przechodzi nad niektórymi, a niektóre się drąży niezwykle drobiazgowo i dokumenty się sprawdza. To jest państwo, wypaczone państwo prawa, ponieważ standard jest niestabilny. Jeżeli to też... Nie jest powszechny w jakimś wymiarze, prawda? I dotyczy... A to jest demoralizujące. Oczywiście, to jest takie zarzewie, nazwijmy rzecz po imieniu, pewnej korupcji z jednej strony, a z drugiej spolegliwości, że warto stać na straży pochwał pana, który być może przymknie oko na to, na jakieś nieprawidłowości. To jest, ale ja używam tego określenia, bo to ono jest bardzo obrazowe. W tej chwili nie jest modna książka, bo to tak z różnych tam względów nie jest poprawna społecznie. W pustyni i w puszczy.
A czemu nie? No i tam jest ta słynna scena. Staś Tarkowski stoi wobec Mahdiego, który go namawia, żeby zmienił wiarę. Zapał się, tak. I on mówi wtedy, Staś Tarkowski mówi, proroku, czy chcesz, żeby twoimi wyznawcami byli tchórze i ludzie podli? I to jest dokładnie ten problem. Dlatego, że w imię uzyskania znalezienia się po tej stronie, którzy profitują z lukrów, które spadają na beneficjentów władzy, czyli albo okaże tchórzostwo, albo okaże interesowność. To tylko dlatego, a nie dlatego, że będę przekonana, będę się trzymała pewnych zasad. To jest osobny temat, dlatego że my często używamy pewne nazwisk, ja nie, bo to nie jest program o nazwiskach, ale polityków i tak dalej, którzy są za wszystko winni, ale przecież jest... Nie, to nawet nie o to. A to jest nieprawda, bo jest... To jest nieprawda. No, bo jest cały aparat spolegliwy, ludzi z tytułami profesorskimi, ale problem, wykształconymi świetnie, którzy w to wchodzą. Czy państwo i prawo, w którym my funkcjonujemy, czy ono stara się wyzwolić w nas, jako w osobach działających, uczucia szlachetne, czy ono zmierza do tego, żebyśmy działali motywowani tym, jak być powinno, z tych deklarowanych przyczyn aksjologicznych, no, tych wielkich słów, sprawiedliwość, wolność, poszanowanie pluralizm i tak dalej. Pluralizm, demokracja. Czy też chodzi o granie na naszych takich tych najniższych instynktach, opłaci mi się, czy mi się nie opłaci. No więc mnie jest to... Oczywiście, no, każdy błądzi, ale byłoby lepiej, gdyby jednak systemowo władza i prawo wyzwalały w nas skłonność do czynienia tego, jak być powinno, a nie to, co nam się najbardziej opłaca. Oczywiście strach też bywa motywatorem, no ale właśnie, czy my chcemy, żeby naszymi obywatelami byli tchórze i ludzie podli? Ale tak się dzieje niestety, dlatego że ja często o tym mówię, bo to dużo osób mówi, że no, przepraszam, że tutaj tak po nazwisku powiem, no, że przyszedł Ziobro, to jest więcej aresztów i tak dalej. A ja mówię, no ale są jacyś prokuratorzy, którzy wychodzą z tymi aresztami, jacyś sędziowie, którzy aresztują. Kiedy, bo to jest dosyć naiwne, bo to jest dosyć, bo znowu, bo jednym z najpiękniejszych konceptów prawa to jest to, że prawo nie jest zero-jedynkowe. Jeżeli chce działać we właściwy sposób na postawy ludzkie, to nie tylko karanie i nie tylko pobłażliwość, tylko zachowanie adekwatne. Subsydiarność, czyli proporcjonalność. Tak, tak. Adekwatne zachowanie. Oczywiście, że jeżeli są postawy, mocne postawy autorytarne, takie dogmatyczne, no to wizja prawa karającego za wszystko, wszystko przesłania. Ja się uczyłam jeszcze, bo ja jestem przecież absolwent matura, jestem 57 rok, jakby się ktoś pytał, zeszłego stulecia. To mnie uczono na prawie. Pierwszy rok, 57, 58, pierwszy rok studiów. Prawo jest to urzeczywistniona wola klasy panującej, zabezpieczona sankcją przymusu państwowego. Marksistowska. Czyli to jest wizja prawa miecza. A proszę zwrócić uwagę, to w czym, co promuje nasza konstytucja, co wynika z naszej przynależności do systemu Rady Europy, do całego systemu praw człowieka, to jest wizja prawa tarczy. Otóż człowiek powinien móc przeciwstawić tarczę prawa absolutyzmowi i kaprysowi władzy. Na samym początku to, co mówiłam, że państwo prawa jest ukształtowane jako tarcza, kaganiec dla władzy, żeby nie było samowolne. No więc to jest tarcza, którą ja mogę wziąć. I teraz tak, tarcza może być dziurawa, bo to prawo może być kiepsko skonstruowane. Ona może być za ciężka. To znaczy, sądy są daleko, daleko, sądy są za kosztowne, sądy działają za wolno. Czyli tarcza co prawda jest, ale jest nieporęczna i niedostosowana do naszych warunków.
I teraz może być, wreszcie, tarczę może nam ktoś zabrać albo nie chcieć jej wydać ze zbrojowni. No to wtedy mamy też problem. I znów, jeżeli pan by zapytał mnie o to, co to jest proporcjonalność, to tak abstrakcyjnie zdefiniować po prostu się nie da. Dlatego mamy między innymi podział władz, żeby można było ową proporcjonalność osiągnąć, czy na etapie stosowania prawa, czy na etapie stosowania sankcji prawa, sądy. Ja nie twierdzę znów, że to jest idealne rozwiązanie. Zresztą pan też jako adwokat doskonale wie, że różnie bywa z tymi wyrokami sądowymi, z ich stabilnością, przewidywalnością i tak dalej. Oczywiście, tyle tylko, że łatwiej jest, jeżeli ma się niezawisłe sądy, wypracować sobie dobry standard sądowy, jeżeli będę miała sądy rzeczywiście niezawisłe i sądy będą chciały kierować się tym, czym kierować się powinny, a nie swoją obawą o własny stołek. Ja też myślę sobie, że właśnie to przejście od tego prawa miecza do prawa tarczy to jest proces i musimy się z tym pogodzić. Przełomu mentalnego, no w takim rzemiośle karniczym, że winien nie winien, siedzieć powinien. Na przykład znamy te takie powiedzenia, które są obecne, ale nie jest absolutnie sposobem na to, że przyjdzie jakiś minister, prezydent i on powie, tych wywalimy, damy tutaj swoje. Ale ja powiem jeszcze jedną historię, bo to jest, i to jest historia autentyczna. Otóż ja stosunkowo późno też nabywałam, bo to jest proces, który ja przeżywałam i który kształtował mnie jako prawnika. Ale jeszcze jak był premierem Piotr Jaroszewicz, on był znany z tego, że on lubił ingerować, znaczy jego interesował proces legislacyjny, no i on w ogóle prawo doceniał. Ale i słynna historia. Jaroszewicz dowiedział się, że jakąś konduktorkę wyrzucili z pociągu. No, były takie wypadki. W związku z tym powiada tak, złe prawo, wyrzucają konduktorki z pociągu, trzeba zrobić ustawę o zakazie wyrzucania konduktorek z pociągu. No więc mu mówią, no, że jest kodeks karny, no, że to jest prawda, no, uszkodzenie ciała albo nawet prawda, no, narażenie na utraty, no, nawet może być kwalifikowane jako zabójstwo czy próba zabójstwa. No, nie, to jest źle, no bo przecież wyrzucają konduktorki z pociągu. To jest znów, proszę zwrócić uwagę, co, później dano mu coś, że zajął się, zapomniał, więc nie zrobiono tej, ale to już byliśmy blisko tego zakazu wyrzucania konduktorek z pociągu. Ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili bardzo blisko przy niektórych inicjatywach myślenia tego typu. Jest źle, to w związku z tym my weźmiemy, zaostrzymy sankcje i wtedy nam automatyczny sposób nam zniknie zjawisko szkodliwe społeczne. Tak, totalnie abstrakcyjnie po prostu sobie taką sztancę. Tak. A i profesor, chciałem się spytać też, bo musimy zbliżać się powoli do końca, bardzo tego żałuję, no bo czekamy na taki pewien dzień, kiedy w wyniku wyborów naszych politycznych dojdzie jednak do pewnego resetu, tak? No bo... Dojdzie albo nie dojdzie. No, bądźmy dobrej myśli, że jednak dojdzie. Ja myślę, że jednak dojdzie... Prawo wyborcze jest prawem ułomnym. Tak, oczywiście, no tutaj możemy o tym dużo dyskutować i pewnie są zakusy różne na to, a jeszcze atmosfera konfliktu wojennego, to jest taka skupiamy czapka, się wokół, alibi. Skupiamy się wokół flagi. Tak, my tutaj skupiamy się wokół flagi, tutaj to, że zmieniamy, czego od nas chcecie, my tu tak pomagamy, jesteśmy, dajcie, nie ma czasu w ogóle na tą dyskusję, ale... Ale w ogóle nie na czasie jest mówienie o takich sprawach, dlatego, że teraz się skupmy na pomaganiu nieszczęśliwym, to jest taki wytrych taki. Ale wytrych i to, proszę uwaga, ten wytrych działa w dwie strony. Ja się już spotkałam kiedyś, kiedy ktoś też chciał ze mną rozmawiać o państwie prawa, jakiś działacz społeczny. Nawet mnie umówił i odprosił. Dlatego, że mówi, proszę pani, to teraz nie czas na to, żeby rozmawiać. Ja mówię, proszę pana, ale porozmawiajmy, bo ja panu pokażę, że jest związek między. Nie, proszę pani, to teraz by nie brzmiało, to są abstrakcyjne, akademickie wywody. Ja powiedziałam, no to trudno, no to. Znaczy, ze zrozumieniem, żeby... Ale proszę zwrócić uwagę, to jest od strony sojusznika, ale jest i od strony przeciwnika, tego, kto chce schować za tą właśnie, za tym parawanem, że się nie na czasie, schowam swoje własne szwindle. Unieważnienie właśnie... Rzeczywistości przez wojnę. Tak, ale wracając do tego pytania, bo ja tak chcę je zadać. Czytałem taki wywiad z panią profesor, gdzie pani powiedziała, że jeśli chodzi o te bezdroża, bezprawia, zaszliśmy już tak daleko,
że mi ciężko jako prawnikowi praktykującemu się jest połapać, jak do tego wrócić, bo tutaj nie ma jakiejś nici Ariadny, która by nas poprowadziła spokojnie do środka. Ja wiem, że to jest duży temat. Nie ma nici Ariadny. Nie ma nici Ariadny. Jest moim zdaniem tylko po prostu, wie pan co, ja nie jestem osobą wierzącą. No. Ale myślę, że jedną rzecz, akurat do panu bliski jest temat, tylko z innych aspektów. Akurat temat, wie pan, jest mocne postanowienie poprawy jako... element dobrej spowiedzi. Jako nie ma inaczej odkupienia, grzechów, jeżeli nie ma... I ta mocne postanowienie poprawy jest tą nicią Ariadny, która powinna prowadzić, ale to na to trzeba zaakceptować, wzbudzić żal za grzechy, proszę pana jeszcze. Ja jak na razie nie widzę kandydatów do tego żalu za grzechy. Także myślę, że, a już mówiąc tak, już bez tych metafor, nici Ariadny nie ma. Jest wola naprawy, tylko pytanie, czy ci, którzy... czy albo są w tej chwili decydentami, albo będą decydentami w wyniku, jeżeli się zmieni jakaś konfiguracja, będą to mocne postanowienie poprawy, będą chcieli rzetelnie honorować. Dlatego, że ja nie bez przyczyny powiedziałam, że prawo wyborcze jest kapryśną dziedziną, dlatego, że demokracja to są rządy większości też, tak. Przy zabezpieczeniu godnych poszanowania interesów mniejszości. I teraz, jeżeli my wobec tego, a w tej chwili rzeczywiście stoimy w obliczu wojny, powinniśmy się skupiać, mówimy, skupiamy się wokół flagi. Nie wokół flagi akurat tylko narodowej, ale wokół tej flagi większej, tej, która jest, ma kolor ciemno-niebieski i ma gwiazdki, dlatego, że sobie sami nie damy rady. A jeżeli tak, to powinno się wzbudzić żal za grzechy przeciwko fundamentom Unii, czyli fundamentom państwa prawa. Ja to mówię, to nie propaganda, ja mówię to ze śmiertelną powagą. Dotąd, dopóki się tego nie zrozumie, to ja, przepraszam bardzo, żadnej nici Ariadny nie będzie. Dlatego, że musi być jasno wytyczony cel. Zgadzamy się na to, że nasze standardy są współkształtowane przez standardy europejskie. I nie ma czegoś takiego, jak to, że wykonam wyrok Trybunału Europejskiego, albo nie wykonam. Nie ma czegoś takiego, jak wyrok, niestety pożałowania godny, Trybunału Konstytucyjnego, już drugi z kolei, w którym powiedziano ni mniej, ni więcej, że artykuł 6 Konwencji Europejskiej, czyli prawo do sądu, jest niezgodne z polską konstytucją. Ręce opadają. No, ręce opadają. Po pierwsze, w polskiej konstytucji jest prawo do sądu, po drugie, o tyle, o ile wiem, bo sama uczestniczyłam we współkształtowaniu tego standardu, kiedy jeszcze funkcjonowałam jako czynny prawnik sądzący, to prawo do sądu było całkowicie zgodne ze standardem europejskim, jeżeli chodzi o wymagania stosowane, odnoszące się do tego, na czym polega niezawisłość sędziowska i na czym polega niezależność sądów. Jeżeli tak, to wobec tego nie ma możliwości, pan pyta o nici Ariadny, dotąd, dopóki będą zapadały takie wyroki. Dotąd, dopóki będziemy się upierali, że te wyroki takie, jakie są, że w ogóle ma prawo polski Trybunał Konstytucyjny orzekać, czy jest zgodny wyrok Strasburga, czy badać zgodność konwencji europejskiej z polską konstytucją. Ja muszę powiedzieć, dotąd, dopóki będziemy to mieli na porządku dziennym, o żadnej nici Ariadny mowy być nie może. A ja bym tutaj dodał, że to też nie może być tak, że nikt z tego w przyszłości nie wyciągnie konsekwencji. Nie w imię tego, żeby jakąś atawistyczną chęć zemsty wprowadzić, bo to często się tak uzasadnia, tylko po to, żeby to się więcej nie działo. Przede wszystkim ja wiem to i myślę, że i pan jako adwokat też wie. Najważniejszą rzeczą w prawie jest to, żeby nie było na papierze, tylko żeby naprawdę kształtowało stosunki. Mówiliśmy społeczne. O tym wiele razy dzisiaj. W związku z tym, jeżeli my mówimy, że coś jest naganne, jeżeli ktoś złamał prawo, powinno być nazwane po imieniu, bo być może działał w stanie wyższej konieczności. Może. Ale to trzeba przepuścić przez właściwą procedurę.
i obsądzić, osądzić. Ocenić. No, ale od ocen są sądy w takich sprawach. Od ocen są sądy. Poza tym, od ocen są sądy. Poza tym, w tej chwili już to, co pan, o czym pan w tej chwili mi zadał pytanie, czego dotyczy zadane przez pana pytanie, dotyczy przyszłości. Ja jestem człowiekiem teraźniejszości i przeszłości, chociażby z uwagi na wiek. Na końcu chciałbym też zwrócić uwagę na taką oto rzecz, że wojna tak bardzo brutalnie zweryfikowała te mrzonki o państwach narodowych. Okazuje się, że z czysto praktycznych względów my nie mamy wyjścia, bo to wartości tak. Unii Europejskiej to nie tylko to, że możemy sobie wyjść na ulicę, powiedzieć co chcemy, chociaż tak do końca też nie jest, żeby była jasność, bo nie możemy kogoś obrazić. Natomiast w obliczu wojny no dobrze być w jakimś świecie globalnym, gospodarczym, ale oczywiście, militarnym. Przecież wojna to jest elementarna nauka zawierania sojuszy. I pójścia nawet przy obronie, no trzeba mieć skrzydła, trzeba mieć zaplecze, trzeba mieć fundusze, trzeba mieć wreszcie, no trzeba mieć broń. Sama hasła i entuzjazm nie wystarczą. Nie, entuzjazm nie wystarczą. A poza tym właśnie takie jałowe mielenie ozorem, krótko mówiąc, przepraszam za ten, ale używam celowo tego takiego określenia, to jest naprawdę grubo za mało. I ja myślę, że dobrze się stało, że my w ogóle jesteśmy w jakimś większym bloku, bo wyobraźmy sobie, w ogóle granie na to, granie na nastroje antyeuropejskie, granie na nastroje, na takie rozbijactwo spójności Unii, to ja, nam by bokiem to wyszło. No to jest i granie z naszym bezpieczeństwem, dziś to już wiemy. No i chyba to widać. Tak. Mam nadzieję, że no przyjdzie ten czas, o którym mówię, pani profesor jest sceptyczna, że no będziemy przyglądać się temu z innej perspektywy, takiej jak właśnie do tej wielkiej rodziny wartości europejskich wrócić. Nie po to, żeby kogoś zdradzić, ale po to, żeby nam się bezpiecznie żyło. A moim i waszym gościem dzisiaj była pani profesor Ewa Łętowska. Dziękuję bardzo pani Dziękuję profesor. Dziękuję panu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.